Zawodnik MMA Team Tczew, 21-letni Paweł Puzio, zadebiutował na zawodowej gali. Był to pojedynek w formule MMA w kategorii 67 kg na zawodowej radomszczańskiej gali sportów walki A1. Debiut wypadł znakomicie. Podopieczny trenera Rafała Urbańskiego po zaciętym boju pokonał przedstawiciela gospodarzy Sebastiana Nowaka, reprezentującego Fight Club Panaceum Radomsko. Paweł jest młodym, perspektywicznym zawodnikiem. Wszystko jest przed nim. Tylko ostry trening, ciężka praca. Charakteryzuje go wszechstronność, także ma bardzo dobrą stójeczkę, ma bardzo dobre zapasy. Walka toczyła się w różnych płaszczyznach. Było i stójka, i były zapasy też, było trochę też parteru, były ciosy w parterze. Byłeś stroną atakującą, czy to tak było różnie, że raz broniłeś się? W sumie w takiej płaszczyźnie, bo jeżeli chodziło o parter, to dawałem sobie łapać tą głowę, to trzeba poprawić u nas. A w stójce to bardziej ja przeważałem, myślę, i w zapasach tak samo, bo nawet jeżeli on chciał obalać, to ja kontrowałem i zawsze lądowałem w sumie z góry, nie? A walka zakończyła się w normalnym czasie? Walka skończyła się po dogrywce, bo ogólnie były dwie rundy po 5 minut. Sędziowie zadecydowali, że będzie jeszcze jedna runda dodatkowa, i w której zaznaczyłem swoją przewagę i zwyciężyłem. W związku z tym, że Paweł wygrał w swoim debiucie, ma szansę na starty w innych galach zawodowych? Tak, jak najbardziej. Wiadomo, że ja zawsze staram się, żeby zacząć dobrze tą karierę zawodową, przygotować ją przez amatorskie starty. Paweł pokazał w tym zawodowym debiucie, że dał radę. Jest przygotowany na to, żeby walczyć znowu i pokazać, że tak powiem, klasę. Jeżeli Paweł uważa, że chce walczyć i wie, czego chce, to nie stanowi nic, jak gdyby na przeszkodzie, żeby walczył, tak? Wszystko zależy od tego zawodnika. Jeżeli jest zdecydowany i wyraźnie mówi, czego chce i pokazuje to na treningu, to wystarczy ciężko pracować i walki przyjdą same.